Białostocka to niewielka miejscowość w Podlaskiem, otoczona lasami Puszczy Knyszyńskiej. Miejsce jest o tyle niezwykłe, że to tu rodzą się nieziemskie pomysły. Przekona nas o tym kolejny bohater cyklu Naukowe pasje niezwykłych ludzi. A jest nim? Człowiek taki, który ma bardzo dużo entuzjazmu i potrafi wokół swojego pomysłu, wokół swojej idei skupić różne osoby. Wszystko według niego może znaleźć zastosowanie przy tworzeniu czegoś. To zdecydowanie twórcza jednostka, która swoją wiedzę, niewątpliwie inżynierską, wykorzystuje w dość nietypowy sposób. Arnold Maculewicz, bo o nim mowa, to prawdziwy pasjonat. Do wszystkiego, za co się zabiera, podchodzi niezwykle poważnie. A jest tego sporo. Konstruowanie urządzeń, budowanie narzędzi, projektowanie i wykonywanie modeli samolotów, wodno-samolotów oraz poduszkowców. Przygotowywanie ogromnych konstrukcji pływających, z którymi startuje w zawodach w pływaniu na byle czym. Najbardziej zaawansowaną pod tym względem konstrukcją była konstrukcja, która niczego nie zdobyła. Kiedyś Arnold wpadł na taki pomysł, żeby zbudować statek kosmiczny. To była potężna konstrukcja, która pod mostem w Augustowie ledwie się zmieściła, a dodajmy, że tam jest dosyć dużo miejsca. To jest około 15 metrów w szerz i około 5 metrów wzwyż. Nasz bohater zatem to artysta, konstruktor, wynalazca oraz człowiek, który nade wszystko pokochał fizykę i możliwości, jakie niesie ze sobą jej znajomość. W jaki sposób rodzą się jego pomysły? Wiele jest takich zapisków, gdzieś tam u mnie kartki cały czas. Oto tu kartki, to tu kartki, to tu kartki, wszędzie cały czas pod ręką musi być zawsze pisak, ołówek, żeby nie trzeba było, żeby się nie zaciął. Po prostu tak się to tworzy. Jak można zbudować model poduszkowca? Wydaje się, że jest to bardzo skomplikowane urządzenie. Poduszkowce to prosta rzecz. Czasami pudełko z jakiegoś marketu wyciągnięte. Czasami są to odpady tworzyw sztucznych, to jest następny model poduszkowca, gdzie wykorzystuje się odpady z tyroduru, odpady PCV-ki miękkiej. Uzbrajane to jest na przykład w listwy z opakowań od cytrusów. Czyli tak naprawdę nie trzeba żadnych pieniędzy. No, parę wkrętów, parę dupereli, jeśli chodzi o napędy poduszkowców, to są turbinki, wentylatory od zasilaczy komputerowych, sam napęd, następne inne rodzaje. Kwestia silników dalej, na przykład napęd, silnik z zabawek chińskich. I to naprawdę działa. Z pozornie niepotrzebnych przedmiotów, które w zwykłych domach zostałyby przeznaczone do wyrzucenia, nasz bohater tworzy niesamowite konstrukcje. Trzeba trochę pneumatyki poznać, trzeba trochę elektryki poznać, trzeba trochę poznać z wytrzymałości materiałów, trzeba trochę umieć z zakresu punktów podparcia, czyli tak naprawdę środek ciężkości, środek parcia. To takie podstawową wiedzę. Momenty są potrzebne do poduszkowca i tak naprawdę każdy jest w stanie zrobić. Poduszkowiec to jest wyjątkowo proste urządzenie, gdzie bierze się talerzyk, na przykład plastikowy, i już z niego można zrobić poduszkowiec. Z talerzyka poduszkowiec? Arnoldzie, niech zgadnę. Ulubionym bohaterem serialowym jest MacGyver. No tak. Kolega napisał na Facebooku: u ciebie MacGyver brał lekcję. No i coś w tym jest. Coś w tym jest. Spróbujmy zatem podsumować. Nasz bohater buduje modele samolotów, wodno-samolotów, koptery, dla swojej rodziny konstruował riksze, zdolności artystyczne wykorzystał do stworzenia własnej koncepcji herbu miejscowości. Kwintesencją jego wiedzy technicznej oraz teatralnej jest emerytowana już dziś lalka jawajka King Kong, którą przerobił na urządzenie pływające i na niej zwyciężał w augustowskich zawodach w pływaniu na byle czym. Dodatkowo nie kupuje potrzebnych narzędzi, wykonuje je własnoręcznie. Przykład? A proszę. Wideo ludziom jest odpadem, a dla mnie jest to szlifierka. 12-woltowa. Ja tym nacinam sobie kanaliki do robienia silników. Ja mam mikrowiertareczkę. Kawałek tokarki mam,
Włączam sobie 12 V, nie biegam, nie szukam. Wtykam sobie wtyk, pyk, mam gotowe. Pod ręką, drobniutkie, malutkie rzeczy. Dla mnie jest to materiał budowlany. Nadszedł zatem czas, abyśmy zwiedzili dom państwa Maculewiczów. Może rozwikłamy zagadkę, dlaczego nazywany jest Zamkiem Frankensteina. Cóż zatem możemy tu spotkać ze skarby? Modele samolotów, rowery, narzędzia, części od wszelakich urządzeń, ramy, koła, silniki. Czego tam nie ma? W tym domu nic się nie marnuje, bo przecież z zepsutego krzesła i rury od odkurzacza można coś zbudować. Na przykład stojak pod głośnik. Zastanawiam się, co na to wszystko żona Arnolda, bo życie z takim pasjonatem to musi być chyba stan umysłu. Na wodno-samolotach wyszłam z propozycją do dziewczyn, tych naszych, ja mówię dziewczyn, czyli żon, córek, kobiet, modelarzy, że musimy poszukać sobie jakiegoś dofinansowania na wyjazd trzydniowy na odstresowanie. Do tej pory nie udało mi się znaleźć takiego hardkorowego programu, gdzie kobiety pasjonatów mogłoby wyjechać się odstresować, ale cały czas szukam. Małżonkowie organizują zawody modeli różnych pojazdów. Są to wodno-samoloty czy poduszkowce. Robią to, aby zarazić młodzież pasją konstruowania, uczenia się poprzez praktykę. Dzięki nim młodzi ludzie odkrywają zupełnie inną formę spędzania wolnego czasu. Ich zaangażowanie w pracę z młodzieżą przynosi niesamowite efekty. Szczególnie chodzi tutaj o młodych ludzi, żeby ich oderwać od tych wszechobecnych komputerów, żeby zaczęli coś manualnie robić, nawet jeśli to na początku wygląda bardzo nieporadnie, to jednak się to z czasem rozwija i można powiedzieć, że zostaje do końca życia. Współpracował z nami chłopak, który no marnie z tą nauką u niego było. Jak dwa razy z nami wystartował, to fizykę zaliczył na 5. Po prostu podejście do tego miał inne, że nie trzeba wkuwać wzorów, tak powiem, bez wyobrażenia tego, co za tym stoi, tylko to fizycznie. Musiał nauczyć się wyporności, bo po prostu wziął kawałek deski, poszedł na zalew, no i zaczął się przytapiać. Więc musiał wiedzieć, ile tego, ile styropianu podłożyć, ile co, żeby udało mu się utrzymać. I to jest sukces. Pasji i talentów Arnold ma tak dużo, że nie uda mi się o wszystkim opowiedzieć, bo to tak, jakby spróbować Arnolda opisać jednym słowem. No jednym słowem trudno określić takiego człowieka. To jest po prostu... Nie da się dlatego, że nie jest to jednostka jednoznaczna. Jest to człowiek, który żyje swoją pasją. To powiem szczerze, mało takich ludzi dzisiaj jest. Indywidualność, tak? Tutaj w naszym regionie na pewno. To na koniec zapytam jeszcze o plany. Podkręcanie innych. I to jest chyba główny kierunek, który mogę w tej chwili zrobić. Dużo piszę, dużo tworzę różnych dziwnych rzeczy. Nakręcam ludzi do działania. I chyba to będzie najciekawszym kierunkiem moich działań, które przede mną są. No bo wiadomo, wzrok słabnie, słuch słabnie, zdolność fizyczna, te motoryczne historie człowieka padają. Ale... Tak jak mówiłem, umrę młodo w wieku 120 lat. I tak należałoby wytłumaczyć sens tego, bo zauważyłem, że nie wszyscy to rozumieją. Mianowicie przeżyć życie dwa razy więcej w życiu przeżyć niż człowiek jest w stanie w tym statystycznym wieku, a jednocześnie umrzeć młodo w wieku 18 lat, czyli cały czas mieć te plany, mieć te wizje, mieć te możliwości, mieć chęć działania, czyli, że tak powiem, nie stanąć w miejscu, iść cały czas do przodu. W tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia. Dobra, kamera poszła. Gramy. Co? Poczekam, aż pan odstawi szklankę. Dlaczego? Kawa jest bardzo dobra, spokojnie. Wracając do Arnolda. Tak. To się w ogóle na coś przydaje? Jakby to powiedzieć, jak w seks misji. Panowie byli do zabawy. I to zależy, czym się kto bawi, tak? Te laski jakieś się tu do mnie dobijają. Laski się dobijają. No, dobra.